28 kwietnia przypada wspomnienie świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się 31 stycznia 1673 roku w Montfort we Francji, jako drugi z ośmiorga dzieci adwokata Jana Chrzciciela Grignon i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina była bardzo pobożna. Jego dwóch braci zostało kapłanami, jeden dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po ukończeniu miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes. Potem udał się do Paryża, gdzie u suplicjanów studiował teologię. W liście do swojego przełożonego nakreślił taki program swojego działania. Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego świętej matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do świętej dziewicy. Po przyjęciu święceń kapłańskich 5 czerwca 1700 roku pracował jako kapelan szpitalny. W listopadzie tego samego roku wstąpił do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę odmawiania różańca, ale i na zakładanie bractw różańcowych. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnowania chorych. Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Boże Słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje. Udał się więc do Rzymu i u papieża Klemensa XI wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji. Zwalczał szczególnie szerzący się jansenizm, w którym widziano głównego wroga pobożności chrześcijańskiej. Przedstawiciele tego ruchu zaprzeczali wolnej woli, uważając, że bez specjalnej łaski Bożej człowiek nie jest w stanie zachować przykazań. Ograniczali też możliwość przystępowania do Komunii Świętej. W czasie swoich wędrówek Ludwik wygłosił około 200 rekolekcji i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni. Uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw Różańca Świętego, pokutników, 44 dziewic, milicji Świętego Michała i przyjaciół Krzyża. Aby swojemu słowu nadać skuteczność, podejmował w intencjach nawrócenia grzeszników wiele pokut, co tym więcej wzruszało i kruszyło serca. Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się jej w niewolę miłości i na wyłączną własność. W jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy i posty, uczynki pokutne i prace apostolskie, całą swoją osobę. Najbardziej znanym dziełem świętego Ludwika jest traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął i uzasadnił korzyści, jakie daje to szczególne oddanie się Maryi. Zostawił także regulamin wszystkich wcześniejszych bractw, które zakładał, oraz teksty pobożnych pieśni, które ułożył. Zostawił wreszcie kilka traktatów teologicznych i ascetycznych, z których najcenniejszy to traktat Miłości Jezusa od wiecznej mądrości. Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku, mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa zakony, Towarzystwo Maryi i Zgromadzenie Córek Mądrości Bożej. Jako cel wyznaczył swoim synom i córkom duchowym nauczanie ubogiej młodzieży, nawiedzanie i pielęgnowanie chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych oraz służenie pomocą wszystkim, którzy się do nich o nią zwrócą. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie. Między innymi Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz święty Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogu Rodzicy, Totus Tuus, cały Twój. On także w uroczystym akcie powierzył Najświętszej Marii Pannie Kościół i świat. Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. Relikwie świętego Ludwika znajdują się w kościele w Saint-Lament, gdzie zmarł. Dzieła świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort zostały początkowo zapomniane, ale odkryte na nowo w wieku XIX do dziś są wydawane i cieszą się coraz większą popularnością. Módlmy się.
Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Montfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól, abyśmy za Jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich w służbie bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.